No co, moi drodzy, witam was serdecznie. Kolejny football trip przed nami. Jedziemy na północ, kierunek Grudziądz. Trzecia liga. Pogoda na razie nie za ciekawa, ale jest bardzo wcześnie rano. Zajechaliśmy na pierwszy pit stop. Pokaż markę, pokaż markę, pokaż markę. Tu jest marka. Co mogę powiedzieć? Idealny samochód w trasę, ale my nie będziemy tutaj kołpaków myli, tak jak pan. O, jeszcze pan tutaj zatrąbił do nas z Sochaczewa. A my po prostu wsiadamy, jedziemy. 7:20. Wcześnie trochę, a wstaliśmy o 5:00, przynajmniej ja wstałem o 5:00. Nogi bolą, bo wczoraj miałem egzamin. Budki nowe, możesz... O, jest, jest, jakie ładne. Więc ja życzę wam dobrego dnia i dobrego futbolowego podróżowania z nami. Jedziemy. Wszędzie dobrze, ale w Skodzie najlepiej, jak to mówią. Dla ludzi, którzy lubią wygodne samochody z dużym bagażnikiem, ustawiamy na tempo maciku, oczywiście. Ile? No tak 110, no powie. Zapytacie nas, chłopcy, a jaką drogę wybraliście do Grudziądza? Czy będziecie jechali niesamowitą autostradą bursztynową? Tak, ale unikamy opłat. Ostatnio na jednym meczu, nie powiem gdzie, słuchałem rozmowy na ławce rezerwowych i jeden z zawodników powiedział, że o, dzisiaj nie ma na meczu kolegi, bo on to jest zawodowiec, bo on pracuje w drukarni codziennie przez 30 dni. Jak tylko wyjdzie z drukarni, jedzie na stację, ma najbliżej, 2 piwa i 200. On praktycznie 900 zł wydaje miesięcznie na taki swój zestaw. Wychodzi mniej więcej około 30 zł na dzień. Pozdrawiam panią Gypsy. Boginie Gypsy. Dobra, musimy już kończyć, bo jedziemy. Ja muszę się skupić na trasie. Dodam, że mieliśmy mały problem, bo nie mogliśmy baku znaleźć. Znaczy, bak znaleźliśmy, ale otwieranie baku. No i jak się otwiera bak w Skodzie Super? Palcem. I życzę wszystkim wesołej majówki, żebyście po prostu sprawdzili swoje grille, wyjęli z garaży. Z garażów. Wyobrażam sobie, że będzie grill u was. Czy u nas i nie będzie tam mięsa? No. Może szaszłyk warzywny. No, to może potem. Moi drodzy, jesteśmy już w Grudziądzu i naszą podróż rozpoczynamy w jakże pięknym, plenerowym miejscu. Plaża dzika, tak zwany rudnik. Pływają kaczki, łabędzie. To są kaczki? To są kaczki chyba. Domki letniskowe, można wynająć łódkę. Generalnie można też się przekąpać, jak ktoś lubi. Widać, że to miejsce na pewno tętni życiem w okresie wakacyjnym, w okresie letnim. Ja tu nagrywam! One się chyba kłócą. To są odgłosy godowe. Prawdopodobnie z tego związku mogą być dzieci, może właśnie powstać takie brzydkie kaczątko, które potem okaże się pięknym łabątkiem. Widzimy tutaj przy widnokręgu, efektownie to wygląda, korony drzew, a zaraz za nimi widzimy wiatraki, które się kręcą. I zwróćmy uwagę, w którą stronę kręcą się wiatraki? Czy zgodnie ze wskazówką zegara, czy odwrotnie? Wiedziałeś o tym? To jest wymiar dydaktyczny naszych audycji. Tak się składa, że akurat dziś wziąłem kąpielówki ze sobą. Zobaczcie, to jest kaczka. Tak, to jest kaczka na tej rurze. Jest pięknie, dlatego skorzystamy z tego i po prostu umyjemy stopy. Ptasi bufet, zdrową karmę dla ptaków. Jest taki automat. Czym nie wolno karmić ptaków? Nie wolno tego robić pieczywem, produktami spleśniałymi, produktami solonymi, na przykład orzeszkami. A czym należy karmić ptaki? Są rysunki. Ziarna zbóż, płatki albo otręby zbożowe. Drobno krojone warzywa. Mogą być też gotowane. Ważne, żeby były bez soli. To jest ważne. Czym się charakteryzuje łabędź niemy? Nie mówi. Po prostu para łabędzi niemych przebywa ze sobą do końca swoich dni. Czyli po prostu są ze sobą na całe życie. Pisklęta tuż po wykluciu potrafią już pływać. To tak jak wrzucą niemowlaka ludzkiego do wody, też umie pływać. Krzyżówka, rzecz z kropką ukreskowane. Myślą tylko połową mózgu. W zależności od tego, jaka jest pora dnia. Czyli rano po prostu jedna półkula mózgu, wieczorem druga. Kaczki gnieżdżą się wszędzie, nisko na ziemi, wśród traw, a także wysoko w dziuplach. Czyli można je spotkać i nisko, i wysoko. Kaczory nie należą do gatunku monogamicznego. Zadanie ich jest takie, by spłodzić jak najwięcej piskląt. To tak jak u ludzi. No i myślę, że atrakcji nie zabraknie, bo lista atrakcji taka długa. Jedziemy. Piękna sprawa. Słonko świeci, witamy się z miastem Grudziądzem. Idziemy na Górę Zamkową, wieża Klimek, niedaleko. A tutaj widzimy, jaka jest temperatura odczuwalna, 15 stopni, dlatego nie jesteśmy w kurtkach i jesteśmy w bezrękawnikach.
Przypomnę raz jeszcze i przeczytam. Temperatura 15 stopni, jest 11:27. Fajny termometr w dobrym miejscu na szlaku turystycznym. Czego chcieć więcej? Idziemy. To właśnie w tym miejscu zatrzymują się instagramerki, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle tych efektownych skrzydeł i napisów Pokochaj Grudziądz. Potem zgarniają niesamowite projekty reklamowe, zgarniają miliony monet. Dlatego ja też tutaj stanę i na tle tego się zaprezentuję. Spielberg, uśmiech numer 8, uwaga. Góra Zamkowa w Grudziądzu. Miejsce obowiązkowe każdej wycieczki właśnie do tego miasta. Znajdujemy się w centralnym miejscu. Widzimy tutaj studnie oraz wieże Klimek, które są takimi głównymi elementami zwiedzania pozostałości po Zamku Krzyżackim, który tutaj właśnie się znajduje. A całość jest elementem europejskiego szlaku gotyku ceglanego. Nawet mi jest to trudno wymówić. Jak to na szlaku? Idziemy w drogę, idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda z góry, a teraz wy możecie zobaczyć, jak za moimi plecami płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda z góry. Wieża Klimek, 23 metry nad poziomem morza, jesteśmy na jej szczycie. Kiedyś stanowiła obiekt militarny, warowny można powiedzieć, bo była jednym z głównych elementów Zamku Krzyżackiego, który się znajdował na górze zamkowej. Pełniła też funkcję więzienia i jak mówi legenda, w lochu tej właśnie wieży był więziony Mikołaj z Ryjska, który był jednym z głównych polskich rycerzy podczas słynnej bitwy pod Grunwaldem. 1400, który? 10. Dobrze, sprawdzałem. Było gorąco, przetrzymali tych krzyżaków na słońcu, a sami czekali w cieniu i dlatego wygrali tą bitwę. Mamy idealną panoramę na całe miasto, mamy panoramę na Dolinę Wisły. Gdybym był nie ze Spielbergiem, ale na przykład z dziewczyną, miałbym 20 lat, a nie tyle co mam. Nie z żoną jeszcze. Nie z żoną, byłbym szczupły, a nie ulany jak jestem. Mógłbym na przykład oświadczyć się, zakochać się. Nie. Moglibyśmy tutaj na przykład całować się. Tutaj coś jest wulgarnego narysowane, bo tak uderzam to ręką, tu jest coś wulgarnego. Nie, to jest po prostu trzonek od naboju. Że nie zdał egzaminu. Nie zdał egzaminu. Na A2, to pewnie z angielskiego. Janek napisał. I że to było w 19 października 2021. All work and no play makes Jack it all boy. Jeżeli nie wiesz, co to znaczy po angielsku, to nie zdasz tego egzaminu. Wpisz sobie w Google Translator i ci pokażę wszystko. Możemy chwilę tutaj pobyć, poopalać się i po prostu poczuć się jak ktoś zupełnie wyjątkowy. I ja teraz się tak poczuję. Bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu pana przed panną tylko koń. O którego generała chodziło? Napiszcie w komentarzu. To dla wszystkich fanów historii II wojny światowej. Grudziądz, twierdza Grudziądz, Wisła obok. No. Długi dzień przed nami, dlatego skorzystaliśmy z pięknej pogody i no, z okoliczności takich, że znaleźliśmy się w takim fajnym, malowniczym miejscu. Jesteśmy w Fado Cafe na kawce. Jaki cukier? Jaśminowy. To przepraszam, tu jest napisane Julius. Myślałem, że jaśmin. Nie za dużo. Cheers. Kawka kabusia. Padnie Piotrusiowi do brzusia. Czy jak będę pił tą kawę, to będę miał wąsy z tej kawy? Piątka, że nie. O, delikatny taki wąż. Tak zwany młodzieńczy zarost. Bardzo mi się tu podoba cały ten wystrój, anturaż, że tak powiem. Jest kolorowo, fajnie. Dużo wątków wielkanocnych, dużo wątków kolorowych, takich palmowych, też takich wakacyjnych. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Trudne. Nie, szybciej nie. Jak mnie dzisiaj zapytasz o pierwszej w nocy o tym, to tak. Misio dzisiaj coś na zakwasy. Specjaliści mówią, że zakwasy, czyli tak zwane mikrourazy mięśniowe, należy wykonać około 30% pracy, którą się wykonało w dniu poprzednim. Ja wczoraj zrobiłem prawie 17 tysięcy kroków, spaliłem 3200 kalorii, więc dzisiaj muszę zrobić 30% tej pracy. Ile zrobiłem do tej pory? Na razie 4,5 tysiąca kroków, więc to jeszcze chwilę. Idziemy dalej zwiedzać. Pani miała kolczyk. Wiesz, gdzie? Nie. Napiszcie w komentarzu. Gdzie miała pani kolczyk? W hotelu. Ja tylko dodam, no, żeby, bo nie byłoby za prosto, tak? Że nie miała w uszach. I była ubrana. No, pracowała w recepcji. Centralne miejsce w Grudziądzu, rynek główny. Za moimi plecami
pomnik żołnierza polskiego, konkretnie Ułana. I zwróćcie uwagę tutaj na to miejsce, z którego płynie woda. Jest to nawiązanie do poideł koni Ułanów. Idziemy, przechadzamy się, piękny kwiatostan na środku rynku, a my idziemy w kierunku ławeczki Mikołaja Kopernika, gdzie na chwilę spoczniemy. Scena ósma, ujęcie 33, akcja! Mikołaj! 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 Powiedz! Z czego był znany Mikołaj Kopernik? Z czego był znany? Pokaż, Spielberg. Niesamowicie wielkie dłonie. Niesamowicie. W jego czasach, jakby grał w piłkę, to nie byłoby na niego rękawic bramkarskich. Miał 14 rozmiar. It was a pleasure. To była niezapomniana przygoda. Fajnie, że mogliśmy porozmawiać. Do następnego razu. Cześć. Moi drodzy, za chwilę za moimi plecami pojawi się tramwaj. Jesteśmy w Grudziądzu, a Grudziądz jest wyjątkowym miastem. Zobaczcie, tramwaj oczywiście w kolorach miasta, ale jest jedynym miastem w Polsce, gdzie tramwaj przejeżdża, można powiedzieć, przez płytę rynku. Niektórzy mówią, że w Katowicach przejeżdża, ale nie przez samą płytę. I jeszcze jedna ciekawostka. Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, niecałe 100 tysięcy, które ma swój własny tramwaj. Co ciekawe, jest o nietypowym rozstawie osi, jeśli chodzi o tory, tak zwane helmutówki, jak nam powiedziała pani przewodnik, którą pozdrawiamy, którą spotkaliśmy na rynku. Tylko 5 miast w Polsce ma ten nietypowy rozstaw osi. Idziemy gdzieś dalej. Panie Mariuszu, no nie sposób opowiedzieć o Grudziądzu, nie wspominając o kawalerii, bo na każdym kroku widzimy i pomniki, i różne monumenty, i różne tablice związane właśnie z II wojną światową i z kawalerią. No jest tego pod dostatkiem, trudno ominąć ten temat. Będąc w Grudziądzu, no prosta sprawa, tak? No, najważniejsza szkoła kawaleryjska w historii Polski. Tak naprawdę szkoląca nie tylko, nazwijmy to w ten sposób, oficerów liniowych, ale szkoląca oficerów rezerwy, przygotowująca jeźdźców polskich, tu przypomnę medale olimpijskie. Sobie to dla tych, którzy chcą zagłębić się w sport, to proponowałbym zobaczyć, kto zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski. I to było interesujące, czyli grupa sportu konnego, czy grupa olimpijska, tu właściwie mówimy o jednej grupie. Kolejna sprawa, szkoły, które kształciły nie tylko oficerów, ale także podoficerów, bo szkoła podkuwaczy koni. Brzmi to trochę dziwnie, ale coś takiego musiało istnieć. No, cała ekipa weterynarzy, która przewinęła się przez tą szkołę. Można powiedzieć w ten sposób, nie było kawalerzysty, jeżeli mówimy o oficerach, czy podoficerach, którzy się wyróżniali, którzy by nie przeszli przez Grudziądz. Więc to była olbrzymia liczba ludzi, która trafiała tutaj z całej Polski. No, Polska wtedy była trochę większa. No i można powiedzieć, że właśnie wtedy ta II Rzeczpospolita stała kawalerią, tak? To był ważny oręż w naszych siłach zbrojnych. Tak, chociaż tutaj należy podkreślić, bo takie głosy się pojawiają, że kawaleria to była przestarzała broń w tamtym okresie, to nie jest prawdą. Jeśli spojrzymy na ówczesne Niemcy, no to faktycznie kawalerii tam nie mieli zbyt wielu, ale proszę pamiętać, to nie jest okres końcówki II wojny światowej, gdzie wszyscy przesiadali się na czołgi. To jest początek II wojny światowej, więc ta kawaleria jak najbardziej się sprawdzała. Druga sprawa, no a jak czym należało walczyć na Kresach Wschodnich? Skoro samochodów, ciężarówek mieliśmy tyle, ile mieliśmy. No i też tam dróg za dużo nie było. No właśnie w tym rzecz, tak? Więc Rosjanie tak samo podchodzili do tego, więc przeciwko kawalerii polskiej występowała kawaleria rosyjska. I to było jak najbardziej logiczne. Brama Wodna w Grudziądzu, zwieńczenie naszej trasy i odwiedzin w muzeum. Kolejny element szlaku gotyku ceglanego. Tutaj tych wątków historycznych związanych z polską wojskowością znajdziecie całą masę i na pewno Muzeum Księcia Łęgi jest jednym z tych punktów obowiązkowych. Dla tych, którzy czytali książki pana Jacka Komudy, znają legendy o Hubalu, o innych polskich dowódcach, na pewno skorzystają z tych odwiedzin i dowiedzą się dużo nowych informacji. Jest też wystawa związana z archeologią, jest też wystawa związana z historią miasta Grudziądza, którą również mieliście okazję zobaczyć i my mieliśmy okazję zobaczyć. Nie tylko futbol, nie tylko jedzenie, ale również warstwa historyczno-merytoryczna jest ważna podczas naszych wyjazdów, dlatego byliśmy w tym oto muzeum. Idziemy dalej, a przyświecać nam będzie piękny krajobraz Doliny Wisły. Kończy się powoli pierwszy dzień naszego pobytu w Grudziądzu. Znajdujemy się w najbliższej okolicy Flisaka, którego widzieliście, a za moimi plecami
cała masa tabliczek z napisem ulicy Grudziąckiej. W wielu polskich miastach ta ulica występuje. Pewnie część z Was mieszka przy takiej ulicy, miało dziewczynę, której dom rodzinny mieścił się przy takiej ulicy Grudziąckiej. Coraz lepsza pogoda, słonko świeci, ludzie są dla nas życzliwi. To, że ja jestem teraz ciałem dzisiaj w Grudziądzu, nie oznacza, że ja myślami jestem gdzie indziej. Ja na przykład myślę teraz cały czas intensywnie. Czy to widać, że ja myślę? Nie widać. Przyszedł ten moment, kilka słów na temat hotelu, który wybraliśmy podczas naszego football tripa w Grudziądzu. Jak widzicie, zamieszkaliśmy w hotelu Ibis Styles Grudziądz, zlokalizowany w najbliższej okolicy stadionu Olimpii Grudziądz. Mamy tam dosłownie 50 metrów. Zaraz obok dyskont spożywczy Kaufland. Zaraz obok bar mleczny, z którego również skorzystaliśmy podczas pierwszego dnia i zjedliśmy dwudaniowy obiad za 15 zł. Nie możemy tutaj nic powiedzieć na temat internetu. Możecie sobie swobodnie obejrzeć film, nawet pograć w grę. Jeśli chodzi o łóżka, wygodne, plusem na pewno to, że są dodatkowe jaśki, poduszki. Dodatkowa poduszka nawet jest opisana, extra pillow, to jest po angielsku. Jest telewizor, z którego nie korzystaliśmy, na temat łazienki, standardowa, przestronna. Spielberg zwrócił uwagę na to, że kabina prysznicowa nie była zamykana do końca, czyli taka jest na wpół otwarta. Kiedy woda leciała i rozbryzgiwała się na naszych otyłych ciałach, to po prostu lądowała na podłodze, powodując jej zamoczenie, tak poetycko to powiem. Nie było lodówki. Ja wiem, że powiecie, ale to są sieciówki i te hotele, więc jest to standardowo, są to standardowe kwestie. Okej. Ale nikt nie lubi pić ciepłej ten. Dobrze, już nie mówię o tej lodówce. No. Hotel jest vis-a-vis, niektórzy by powiedzieli vista la vista, po prostu remizy Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Co mi się podobało, duża liczba gniazdek, więc to na pewno na plus. Można było podładować niezbędne sprzęty, ale myślę, że ogólnie hotel na plus. I tak jak mówiłem, jednym z głównych atutów jest lokalizacja tego hotelu. Jedziemy do knajpy, chcemy coś dobrego zjeść, żeby się wzmocnić przed meczem. Będziemy świadkami fajnego widowiska i gospodarze wygrają ten mecz, bo są murowanym faworytem. Przypomnę, Olimpia Grudziądz kontra GKS Przodkowo. Nadszedł ten wyjątkowy czas i chwila. Jesteśmy w gościńcu u kuzynów w Grudziądzu i przystępuję do konsumpcji T-bone'a, czyli jest to stek z kością. Dużo warzyw, są fryteczki, ale najważniejsze jest co? Mięso, bo każdy człowiek na śniadanie, na obiad i na kolację powinien jeść mięso. Stopień wysmażenia, przypomnę, medium. Moi drodzy, oh yes. Pachnie pięknie. Po takim daniu możecie iść na trybuny i po prostu kibicować swojej drużynie. Zapytacie, dlaczego jesteśmy dzisiaj akurat w tej knajpie? Dlatego, że knajpa współpracuje z Olimpią Grudziądz. Knajpa znajduje się również w Grudziądzu. Można powiedzieć, że na drodze wylotowej z tego miasta. Dojechanie z hotelu Ibis, w którym byliśmy, zajęło około 11 minut. Spielberg, potwierdzasz? No, 10 minut. 10 minut. A fryteczkę? Fryteczkę też mogę? Gdyby teraz siedziała obok mnie Ania Lewandowska, powiedziałaby: Piotrek, zjedz warzywko, więc ja jem. I ogóreczek. Spielberg, ale pokaż jeszcze, co ty masz, bo wielkość tego schabowego jest naprawdę zacna. Zaraz będzie magia kina, pokażę wam, jak będzie wyglądał talerz za chwilę, kiedy już rozpracuję tego steka. I tak pyszne jedzonko popijamy sobie, jako że dzisiaj słonko i bardzo ciepło, taką efektowną lemoniatką malinową. Spielberg wybrał truskawkową, gdyż bardzo lubi truskawki. Pół kilo mięsa zjadłem przed chwilą. Jestem bardzo zadowolony. Nie dojadłeś. Przepraszam, chyba jak mam między zębami, to znaczy, że mi smakowało. Przyszedł czas na serniczek, kiedy zapytałem pani, co może być deserem i usłyszałem hasło sernik. Już nie dopytywałem o resztę, po prostu sernik, serniczek. Po prostu dam radę. Jestem profesjonalistą. Jesteś po egzaminie. To już jestem po egzaminie, dokładnie. Zjem to. I wiecie, co powinno nastąpić później? Siesta. Oh yes. No jedz. Poczekaj. Drugie danie? A nie, może teraz odwróćmy kolejne. Zupkę zjedzmy. Jak myślicie? Czy w tym serniku są rodzynki? Czy ich nie ma? Odpowiem. Nie ma. Jesz danie,
to po prostu na końcu zawsze musi być tego dania deser, żeby te elementy, które są słone, pikantne, mięsne, sfinalizować czymś słodkim. Dobre jedzenie i możemy śmiało polecić gościniec u kuzynów jako tak zwany before przed każdym meczem. I jedziemy do klubu. Mamy energię, zjedliśmy trochę kalorii i chcemy zobaczyć dobry mecz i przede wszystkim grat goli. To tutaj wieczorową porą chłopiec i dziewczyna przyjeżdżają samochodem. Leci w tle kawałek "Czekasz na tę jedną chwilę". Patrzą sobie na spichlerze, patrzą sobie na wieżę Klimek, patrzą na całą panoramę Grudziądza. Co no, stają na ślubnym kobiercu i mają gromadkę dzieci. To jest właśnie to miejsce, punkt widokowy, wyjątkowe miejsce. Zupełnie inaczej widać panoramy miasta z tej strony niż z drugiego brzegu Wisły. Pogoda po raz kolejny była dla nas łaskawa. Chwilę będziemy tutaj kontemplować ten krajobraz i za chwilę udajemy się na stadion, bo tam już emocje piłkarskie, czyli to, co mi się lubią najbardziej. Na tej murawie już za kilka godzin wybiegną piłkarze Olimpii Grudziądz i GKS-u Przodkowo. A my na pewno zrobimy parę kółek teraz wokół boiska, gdzie jest tartan, żeby spalić te kalorie, które przed chwilą przyjęliśmy. Byliśmy już w szatni, będziemy za chwilę rozmawiać z prezesem Olimpii Grudziądz i trenerem również. Ale co jest piękne, że jest słońce, pogoda idealna do gry w piłkę. Pozdrawiamy oczywiście pana Piotra Ćwielonga. Murawa jest teraz zraszana i czuć zapach tej trawy połączonej z tą wilgocią wody. No po prostu aż by się chciało założyć buty i dzisiaj zagrać na tej murawie. Murawa jest nienagannie przygotowana. Idziemy pogadać za chwilę. O Jezu, mnie brzuch boli. Przepraszam. Tak się objadłem, że po prostu jestem zadowolony. I najchętniej po prostu bym teraz usiadł. Może usiądę gdzieś na trybunach. To jest dobry pomysł. Więc idziemy usiąść i przygotować się do tego meczu. Młodzież, akademia, jak to wygląda? Dwa słowa na temat tych młodych adeptów sztuki piłkarskiej w Grudziądzu. To prawda. Olimpia to także akademia piłkarska, podzielona na dwa podmioty tak naprawdę, stowarzyszenie i spółkę. Łącznie trenują nas ponad 350 dzieci. Prowadzimy szkolenie też w liceum, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która prowadzi właśnie klub. Staramy się to robić jak najlepiej. Najzdolniejsi chłopcy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Akademii, już praktycznie funkcjonują w pierwszym zespole. Tak? Szymon Doba, Filip Okraska, no to są chłopacy z Akademii, czy Filip Rzepka, to są chłopacy z Akademii, którzy w tej chwili już są pełnoprawnymi zawodnikami pierwszej kadry. Moi drodzy, z nami jest prezes Olimpii Grudziądz, pan Tomasz Aseński. Witamy serdecznie. Witam. Panie prezesie, jesteśmy dzisiaj, rozmawiamy od razu, dodajmy, przed spotkaniem z GKS-em Przodkowo, no ale to Olimpia jest dzisiaj murowanym faworytem tego meczu i jak spojrzymy w tabelę, no to chyba można powiedzieć jasno, że wracacie na te dobre tory i no ta ostateczna batalia z Kotwicą Kołobrzeg o tym, kto awansuje do drugiej ligi, chyba w tym gronie się zakończy. Te dwie drużyny zadecydują. No tak, tak jak pan powiedział, tabela pokazuje, że te dwa zespoły będą się biły finalnie o awans i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, z potencjału tych drużyn, jacy piłkarze są zakontraktowani w tych zespołach i na dystansie wiedzieliśmy, że ta przewaga tych dwóch zespołów będzie widoczna i finalnie jakby oceniając po potencjale sprawdza się to i zostały dwa zespoły, można powiedzieć, w walce o awans. Odchorowaliśmy trochę naszą przygodą w Pucharze Polski, która skończyła się awansem do półfinału i jest to piękna przygoda, jest to wielki, wielki sukces, wielki wydźwięk w mieście, w Polsce, duża reklama dla miasta, więc jakby to przyjmujemy na swój jakby garnuszek, tak, że zdarzało się to tak, że traciliśmy potem kontrolę nad ligą, tak, i nie mając tak szerokiej kadry, szeroko rozbudowanych struktur, piłkarzy, zmienników, którzy są piłkarzami doświadczonymi, sprawiało to, że jednak to zmęczenie gdzieś się odkładało. A wracając do pytania, początku pytania, to mecz taki jak z Przodkowem, GKS Przodkowo, no jest kategorii, w której nic nie można wygrać, tylko można przegrać i
takie mecze, jeżeli się myśli o awansie, no trzeba te punkty gromadzić w kompletach, bo historia pokazuje, że ten awansuje, kto gromadzi komplety punktów nad słabszymi zespołami z dołu tabeli. Nam zdarzyła się wpadka niedawno z Jarotą Jarocin i nad tym bardzo ubolewaliśmy. Spowodowała, że straciliśmy pozycję lidera i traciliśmy 3 punkty do Kotwicy, ale w meczu o odzyskanie fotelu lidera, o fotela lidera, o odbicie tej pozycji, okazaliśmy się zespołem bardziej dojrzałym w Kołobrzegu. Patrząc po meczach pucharowych z rywalami trudnymi, z którymi trzeba było się mierzyć, mogliśmy jakby po cichu liczyć na to, że taka potyczka będzie rozstrzygnięta na naszą korzyść, bo ci piłkarze potrafią grać, ta drużyna potrafi grać mecze właśnie o dużą stawkę i ta psychika, sfera mentalna, na pewno też to jest ważne doświadczenie, pokazało, że potrafiliśmy wyeliminować choćby 2 zespoły z Ekstraklasy w tej edycji Pucharu Polski. Poszły konie po betonie. Moi drodzy, rozpoczęło się spotkanie Olimpii Grudziądz z GKS-em Przodkowo, ale dzisiaj wszystkie oczy kibiców z Grudziądza były skierowane w kierunku meczu Kotwicy Kołobrzeg, która niespodziewanie przegrała z Unią Janikowo 1-3. Będzie to arcyważny mecz w kontekście walki o awans do drugiej ligi. Zatem można powiedzieć, że w szampańskich nastrojach całe kierownictwo klubu, kibice, ale wszystko trzeba wybiegać. Piłka nożna jest takim sportem, że mecz meczowi nie jest równy i dzisiaj miejscowi muszą po prostu wygrać, mimo że są faworytem, ale to dopiero 90 minut na murawie zweryfikuje, czy dzisiaj zdobędą 3 punkty i tym samym będą już głównym faworytem do awansu do drugiej ligi. My będziemy przyglądać się temu wszystkiemu. Ja również będę patrzył na pracę arbitra. Muszę mówić głośniej, bo znajdujemy się w okolicach młynu gospodarzy. Także patrzymy na sędziów, patrzymy na piłkarzy i miejmy nadzieję, że będzie tu sporo bramek. Tego chyba nikt się nie spodziewał. 37 minuta tego spotkania. Goście prowadzą już 2-0. No, to jest futbol, ale totalne zaskoczenie i niespodzianka po niespodziewanej przegranej Kotwicy Kołobrzeg. Tutaj Olimpii dzisiaj będzie bardzo trudno odmienić losy tego meczu, ale zobaczymy. Jeszcze, uwaga, szansa teraz. Nie. Będzie ciężko coś tutaj zrobić. Wydaje mi się, że przez te 7 minut, które zostały do końca pierwszej połowy, miejscowi muszą zrobić wszystko, żeby zdobyć bramkę kontaktową, żeby ten mecz cały czas był otwarty. No, ciężko będzie na pewno. No i teraz rola trenera, ewentualnie jakieś zmiany. Na kogo zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o tą pierwszą część meczu? Na pewno bardzo widoczny jest oznaczony numerem 10 w drużynie GKS-u Przodkowo Łukasz Stasiak. Mierzy 199 cm wzrostu. Tego czasu grał nawet w szkockim Huntley FC. Widać, że sporo piłek desygnowanych jest właśnie na tego rosłego napastnika, który walczy, zgrywa i pierwsza bramka właśnie była po jego asyście, kiedy głową strącił piłkę do młodzieżowca z numerem 2, który zdobył bramkę. Był to Kacper Tomczak. Kibice pomagają, głośny doping, sporo ludzi jak na mecz z drużyną z dołu tabeli. To też pokazuje, jak nasza piłka jest nieprzewidywalna. Michał Cywiński. Aj, prosto w mur. Zakończył pierwszą część spotkania. Po 45 minutach Olimpia Grudziądz przegrywa z GKS-em Przodkowo 0-2. Rozpoczęła się druga połowa, mamy aktualnie 50 minutę. Gospodarze stawiają wszystko na jedną kartę. 3 zmiany trenera Marcina Puski w przerwie. I miejmy nadzieję, że dzięki temu będziemy świadkami kolejnych goli. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że po drugiej stronie na linii gania z chorągiewką chyba mój sobowtór. Podobny, nie? Spielberg do mnie? Kiedyś napisał mi to jeden z obserwatorów, który obserwował mój mecz. Styl biegu? Niesportowy. Cały czas Olimpia Grudziądz gniecie, stara się strzelić tą bramkę kontaktową, ale fakty są takie, że mamy 62 minutę i za każdym razem czegoś brakuje. Cały czas prowadzą grę na połowie ekipy z Przodkowa. Gole są kwestią czasu. Zobaczymy, jak szybko zdobędą tego pierwszego gola, bo to da nadzieję na to, że losy tego meczu jeszcze nie są rozstrzygnięte. Powiedziałem tuż przed wykonaniem tego rzutu wolnego. Musi być dobra piła i dobra piła była. Bramka kontaktowa, 67 minuta. Nie!
I mamy bramkę wyrównującą. 2-2, 14 minut do końca. Jeżeli Olimpia odwróci ten losy tego meczu z 0-2 i wygra dziś, a gniotą całą połowę, to jest prawdziwa sól futbolu. Bramkę dla Olimpii Grudziądz zdobywa zawodnik z numerem 17. Jakub Bojas! Jakub! Jakub! Tak, tak. Wyciągnęli to. 4 minuty do końca. Myślałeś, że tak będzie? Po pierwszej połowie? Myślę, że tylko najwierniejsi fani wierzyli. Ale taka jest piłka i za to ją kochamy. To jest właśnie magia futbolu. Mamy wynik 3-2. 5 goli. Złamaliśmy wszelkie możliwe klątwy, że na meczach, na których jesteśmy, nie ma bramek, że gospodarze nie wygrywają. Oczywiście jeszcze parę minut zostało, ale wszystko wskazuje na to, że to miejscowi dzisiaj dopiszą do swojego konta 3 punkty. Żółta kartka także dla trenera Olimpii Grudziądz Marcina Puski. Żółta kartka dla trenera Olimpii Grudziądz, szkoleniowiec biało-zielonych, został odesłany na trybunę. Koniec dzisiejszego spotkania. Dobre wyniki dla Grudziądza dzisiaj w lidze. Mocno ekipa GKS-u przodkowo nastraszyła Olimpię dzisiaj, ale po tym się poznaje zwycięzców, że potrafią odwrócić losy meczu. Miłym piłkarskim akcentem, moi drodzy, kończymy kolejny Football Trip. Myślę, że Wam się podobało. My na pewno zapamiętamy wycieczkę do Grudziądza. Było sympatycznie pod względem turystycznym, pod względem jedzeniowym i pod względem sportowym. A to jest właśnie sól tego formatu. Football Trip z LVBetem. Mówimy Wam do zobaczenia w kolejnych odcinkach, lajki, suby. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.